Witam serdecznie w wideoporadniku do gry Assassin's Creed. Przechodzimy do bloku pamięci numer 5. W tej sesji po raz trzeci, po raz ostatni. Gdy zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ich do wnętrza budynków. W tej sesji po raz trzeci, po raz ostatni odwiedzimy Damaszek. Wejdź, Altairze. Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. No więc pytaj, postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Maczadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom, zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko dlaczego. Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu Templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu Templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy, a bez niego nie mają szans na osiągnięcie swego celu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? Ten kawałek srebra wypędził Adama i Ewę. Przemienił kostury w węże. Sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Erys użyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera? Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele, doskonali żołnierze, doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w Akce imieniem Sibrand. Drugi w Damaszku. Zwą go Jubeir. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert de Sable na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz. Człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Proszę. Oto prezent dla ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Tak, prezenciem jest przełamanie obrony, co zaraz przećwiczymy. A, bo też nie. Coś mi się popieprzyło. W każdym razie jedziemy teraz do Damaszku. Czyżby przed kimś uciekał? Chyba się dokąd śpieszy. Tak. Oczywiście do biura, żeby nie przeciągać. Będziemy rozmowę z Rafikiem i przejdziemy do... Ludzie przenoszący dzbany zdradzą swoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą swój towar. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Jubairowi.
A, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu i światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaninę szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz Akademię i Strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. No i dobra. Spójrzmy na mapę. Odwiedzamy teraz dzielnicę centralną, najmniejszą dzielnicę Damaszku, więc też roboty nie będzie zbyt wiele. Do wypełnienia został nam tylko jeden pasek synchronizacji. Więc... no, nie ma się zbytnio czym przejmować w tej kwestii, że tak powiem. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie jabłkę... Pierwsza ofiara tej sesji. Musimy powstrzymać go. Uj. Czy ten punkt widokowy to ten? Czyżby to był ten? Bo tak. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni. Zaraz przy okazji dowiemy się, ile tych punktów mamy do zaliczenia. Obserwując i czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie, bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Każdy na swój sposób. Pojawiły się pierwsze zadania. Aż trzech. Cywili do uratowania. Zacznijmy od tego. Proszę, nie możecie mnie wspomóc. Jestem biedna, chora i głodna. Chwała Salahadinowi, bowiem znalazł on odwagę. Proszę, nie możecie mnie wspomóć. Jestem biedna, chora i głodna. Altair, Altair. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król znajdziesz tu wszystko, przyjacielu. Wszystko! Tylko dzisiaj! Erhal! Entahal! Pomocy! Błagam! Puszczaj! Tak, to nie właśnie warto. To znaczy, co trzeba takim... że przypadkiem nie machnąć krótkim ostrzem, znaczy ukrytym ostrzem cywila. Niemal idealnie. Całe szczęście, że się zjechałeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Tak, 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 tak. Krótko zwięźle i na temat. Ten punkt widokowy. O nie, to straszne. Tylko 8 mieszkańców, nie spojrzałem ilu. To nie wygląda dobrze. No, widzej! Ja! Nie, ja. Jeszcze ktoś? No. Jeszcze ktoś? No. Witam, witam. Idziemy z tym, bo musimy tak walczyć do jutra. Nie wolno ci tu być. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Na
Ale żem wykonał skok. Nie wolno ci tu być. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Co jest kurwa dzisiaj z nimi? Ocipieli? Jak? To nawet nie ten koleś mnie zauważył. Jak mogliśmy go zgubić? Nie, ucieknie z nich! Odejdź już! Nie zgubcie go! Wypadł. Będziemy walczyć na... Prawda mojego czasu. Trzy. Zabili swoich pierwszą z taką akcją. Mi się trafiła. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Pięknie. Oj, Altair, bo spadłeś. Gel buraya. Neredesin? Kime boyun eğmek istiyorsun? Fuck, cały jeden koleś, no. Cały jeden koleś mi brakował do idealnej walki na szczycie, no. Mordę kopane gnoje. Fuck! Kurwa mać! Teraz się wkurwiłem. Pierdolce. Przeginacie. Skurwysyny. Żyj! Wypadł. Mordy, kurwa jeża. Niewierny! Dużo ich jeszcze zostało? Pierdolce. Biala, wyjdę na górę i się znowu ktoś dowali. Za pierdolę. Kurwa, do jutra nie. Zaliczę tych punktów widokowych. Nie wolno ci tu być. Gra o skrytobójcy. W ciągu ostatnich 5 minut wyróżniałem chyba cały tuzin strażników. Tyle w tym finezji, co w tańcu słonia. Kurwa macie. Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę.